Czcigodni księża, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, zgromadzeni dzisiaj w tej świątyni w Wierzchosławicach, aby wspólnie modlić się za ojczyznę, aby wspólnie wspominać rocznicę urodzin wielkiego Polaka, Wincentego Witosa, aby we wspólnym spotkaniu, refleksji, zadumie szukać rozwiązań tworzących lepsze jutro naszej ojczyzny. Całe spotkanie wierzchosławickie będzie miało wiele okazji, aby wszystkie wątki podjąć. Tu jako zgromadzeni w świątyni, w kościele, wokół Bożego Słowa i ołtarza Jezusowego, zechciejmy przyjąć myśli, które podpowiada dzisiejsza liturgia słowa i to, czym żyje nasz Kościół, wspólnota wierzących. Nasze zaangażowanie, nasza odpowiedzialność powinny prowadzić innych do prawdziwej wiary, do miłości Pana Boga, ale także do miłości Kościoła i Ojczyzny, którą tworzymy razem. O tym, że przykład jednoznacznej i ofiarnej postawy jest potrzebny, jest błogosławiony, jest owocny, świadczy Wincenty Witos, którego urodziny wspominamy. Zwykły rolnik spod tarnowskiej wsi do dzisiaj jest inspiracją i dla rolników, i dla elit, dla wszystkich. Bo jego oddanie ojczyzny, jego zgodność tego, co mówił, z tym, co czynił, czemu służył, urzeka, zachęca do naśladowania, no i staje się pewną receptą na rozwiązywanie dylematów codzienności. A zatem starajmy się tak jednoznacznie żyć dobrem, miłością Boga i Ojczyzny, aby innych na tę drogę pociągnąć. W Kościele rozpoczynamy dzisiaj tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, ponieważ wiemy, że ta jedność niestety, ale jest zniszczona. Na przestrzeni wieków drobiazgi bardziej podzieliły, niż łączy nas wiara i miłość do Jezusa. I wszyscy jako ochrzczeni przez Jezusa i żyjący Ewangelią mamy obowiązek w każdy w swojej mierze tę jedność przywracać. Każdy z nas może uczynić tu wiele, czyniąc dobro, dostrzegając dobro w drugim człowieku, będąc gotowym na przebaczenie, będąc gotowym do współdziałania z innymi dla większego, bo wspólnego dobra. Przykładów, że można to czynić i płaszczyzn, na których trzeba to czynić, nie brakuje. Wincenty Witos i jego życie, i to tutaj, w Wierzchosławicach, jego działalność polityczna, jego patriotyzm w różnych formach się realizowały. To był ciągle ten sam człowiek, kochający ojczyznę, Boga, chłopów, wieś, rolę, ale odnajdujący przestrzenie do czynienia dobra wśród różnych ludzi, i za tę swoistą, twórczą otwartość też dzisiaj jest ceniony i godny naśladowania. Polacy mają taki talent swoisty różnienia się i dzielenia nieraz o drobiazgi, ale to nie służy przyszłości ojczystego kraju. Wszak wiemy, że zgoda buduje. Thank you.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na uroczystościach związanych z 141. rocznicą urodzin wielkiej postaci historycznej, jaką był trzykrotny premier Polski międzywojennej Wicenty Witos. Po raz drugi Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych organizuje te uroczystości. Jestem zaszczycony, że mogę się dzisiaj spotkać z Państwem w tym miejscu. W Wierzchosławicach, we wsi, w której urodził się Wincenty Witos, wielki Polak, patriota, mąż stanu, trzykrotny premier II Rzeczypospolitej, a przede wszystkim twórca i ojciec ruchu ludowego, tego prawdziwego ruchu ludowego, opartego na wartościach. Bóg, honor i ojczyzna. Prowadząc ruch ludowy, prowadząc polskich chłopów do wolnej Polski, był jednym z najgorętszych w związku z tym obrońców Rzeczypospolitej. Bo to za jego wezwaniem 1920 roku, kiedy był premierem i wiceprzewodniczącym Ruchu Obrony Polski, polscy chłopi stanęli ramię w ramię i swoją piersią obronili ojczyznę przed sowieckim najeźdźcą, płacąc srogą daninę krwi. Bo to kierując się właśnie tymi wartościami, o których on im mówił, stanęli dzielnie w okresie II wojny światowej do obrony ojczyzny, walcząc w Armii Krajowej, walcząc w batalionach chłopskich i znów nie szczędząc krwi dla ojczyzny. A potem, kiedy wojna się skończyła, wielu z nich broniło nadal Polski, polskiej suwerenności, pozostając w oddziałach bojowych jako żołnierze niezłomni. I znów dawało daninę krwi za ojczyznę. Inni przedstawiciele prawdziwego ruchu ludowego podjęli ostatnią dramatyczną próbę ratowania ojczyzny, ratowania suwerenności i niepodległości Polski, stając obok Stanisława Mikołajczyka w wielkim ruchu ludowym, który próbował doprowadzić nas do wolności, mimo obecności sowieckiego najeźdźcy. Dla wielu z nich skończyło się to tragicznie. Dziś spadkobiercą tamtej prawdziwej ludowej tradycji jest Solidarność Rolników Indywidualnych, która powstała w 80. roku, kiedy polscy chłopi obok ruchu Solidarności Robotniczej, który poruszył cały naród, także stanęli jak zawsze dzielni i odważni, żeby reprezentować
swoje sprawy, żeby reprezentować interes polskich rolników, tej niezwykle ważnej części polskiego społeczeństwa. Chcę przekazać wyrazy szacunku wszystkim polskim rolnikom, synom polskiej ziemi. I chcę im obiecać, że będę uosabiał, jeżeli Polacy mnie wybiorą, nową prezydenturę. To będzie prezydentura. To będzie znów prezydentura ukierunkowana na sprawy społeczne. To będzie prezydentura, która będzie kontynuowała wizję polityczną mojego prezydenta i prezydenta, który był wielkim orędownikiem polskich rolników i tych, którym żyje się ciężko, tych, którzy często zostali pokrzywdzeni. Prezydenta Rzeczypospolitej, profesora Lecha Kaczyńskiego. Polscy rolnicy, polscy chłopi nie mają prezydenta, który byłby orędownikiem ich spraw. Bo gdzieś jest pan prezydent Bronisław Komorowski, kiedy toczy się walka o wyrównanie dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej dla polskich rolników? Gdzie jest głos prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie embarga rosyjskiego i rekompensat dla polskich rolników, które są im tak niezwykle potrzebne? Bo na skutek tego embarga, na skutek sankcji, które zostały wprowadzone, słusznie zostały wprowadzone, cierpią dzisiaj polscy rolnicy, ale cierpią niesprawiedliwie i oczekują pomocy, oczekują wsparcia, bo sami sobie nie poradzą z tym problemem, który jest problemem państwa polskiego, a nie ich problemem i powinni otrzymać pomoc i od państwa polskiego, i od Europy. Dlaczego prezydent o nią nie walczy? Dlaczego nie staje w ich obronie? Wreszcie po majowym zwycięstwie, a ja jestem przekonany, że to zwycięstwo nastąpi, polska wieś rzeczywiście będzie miała prezydenta, bo nie ma go od czasu świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i co gorsza, nie ma również premiera. Ostatnim premierem, który mówił i zabiegał o sprawy polskiej wsi, był premier Jarosław Kaczyński. Donald Tusk o sprawach wsi nawet się nie zająknął przez 7 lat swojej kadencji. Czy się zająknie pani Ewa Kopacz? Nie sądzę, nic na to nie wskazuje. Polska wieś jest zostawiona sama sobie, ze swoimi problemami, ze swoim coraz cięższym położeniem. My mamy w tej chwili, proszę państwa, jakby dwie rzeczywistości. Jedna to jest ta medialna, gdzie na wsi podobno jest świetnie. W ogóle wieś jest beneficjentem przemian, wolności, pieniędzy unijnych, wszystkiego, co na nią spada. No a ta rzeczywistość prawdziwa jest drastycznie od niej różna. Polska wieś jest pogrążona w głębokim kryzysie. Kryzys obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny produkcji rolnej. Nie ma już takiej, w której można liczyć na opłacalność. Polska wieś się zwija dramatycznie. Ten rząd obiecuje, mówi, mami, a nawet można powiedzieć okłamuje. Nie realizuje tych swoich zobowiązań. Mówiliśmy tylko, kiedy rząd powstał, że my chcemy dialogu społecznego. I ten dialog społeczny by był, gdyby świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński żył, byśmy wtedy mieli dialog, bo była wola, żeby pomóc i przygotować ustawę o dialogu społecznym. Trzykrotnie wyciągnęliśmy rękę do pani premier, która powiedziała, że chce współpracować z opozycją. Nie podjęła dialogu. Po ostatniej uchwale, która była 16 grudnia,
domagaliśmy się dialogu społecznego, aby poprawić trudną sytuację rolników. Nie podjęła dialogu. Jak można traktować? Tylko ulica musi zmusić? Tylko zakłady pracy muszą zmusić, żeby pani premier chciała podjąć dialog? Jest to gra cyniczna. Nie może być tak, żeby rząd traktował ludzi swojego państwa, obywateli w ten sposób, że dialog jest tylko na ulicy. Ale jeśli tego chce, to ten dialog będzie dalej na ulicy. I my znowu mówimy, nie oddamy ziemi, nie dopuścimy, aby nasze gospodarstwa padły. I Rolnicza Solidarność będzie bronić polskich rolników. I dzisiaj to tu u Witosa mówimy. Dziś, w przeciwieństwie do tego, co robił Wincenty Witos, rząd rękami PSL, Partii Ludowej, nadal wyprzedaje polską ziemię, która nie trafia do polskich rolników, niszczy gospodarstwa rodzinne, blokując programy korzystne dla ich wzmacniania. Dzisiejszy PSL nie ma nic wspólnego z tym, co robił Wincenty Witos. Dzisiejszy PSL jest zagubiony w pogoni za swoimi partykularnymi interesami. Dziś komornik zabiera ciągnik rolnikowi za to, że on pracował nim w polu sąsiada, rolnika, który się zadłużył. Komornik wkracza w zakłady, nie te, co powinien, niszcząc polską przedsiębiorczość. Ten chaos doprowadza Polskę do upadku. Jak widać, ciężko dzisiaj w Polsce o sprawiedliwość. W 2016 roku, w maju, obrót polską ziemią zostanie uwolniony. Nie stworzono dzisiaj. Władza, w której uczestniczy Polskie Stronnictwo Ludowe, mieniące się partią chłopską, nie stworzyła przez 7 lat rządów żadnej osłony dla polskiej ziemi i dla polskiego rolnika. A wszyscy doskonale wiedzą. I piszą o tym nawet sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, że odbywa się w tej chwili niekontrolowany obrót tą ziemią, że są tam olbrzymie nieprawidłowości, że jest ona kupowana przez zachodnie podmioty spekulacyjne, kupowana na podstawione osoby. Gdzie jest jakakolwiek osłona dla polskiego rolnika i dla polskiej ziemi? Kiedy się patrzy na politykę rolną obecnego rządu, obecnej władzy, można by pomyśleć, że to jest jakieś szaleństwo. No ale to Szekspir napisał, w tym szaleństwie jest metoda. I widać, dlaczego tak jest. Otóż to jest, o czym wspomniał Andrzej Duda, 2016 rok. I uwolnienie sprzedaży ziemi. I komuś zależy w Polsce, żeby polska wieś była jak najbiedniejsza w tym momencie. Komuś naprawdę na tym zależy. Żeby polskich rolników nie było stać na kupowanie ziemi. Mało tego, chodzi o to, żeby polscy rolnicy byli zmuszeni do sprzedawania ziemi. Komornicy już czekają. Już jeden po traktor przyjechał. Do Bogu ducha winnego i nikomu niewinnego pieniędzy rolnika. Następny przyjedzie i zabierze traktory z całej wsi. Niech sobie tam rolnicy ustalają, kto tam komu cokolwiek był winien, bo tak dzisiaj działa państwo polskie. Ale to, że państwo polskie tak działa, to jest też ściśle związane z tym obszarem odpowiedzialności prezydenta Rzeczypospolitej. Bo ten arogancki system niesprawiedliwości i krzywdy ma swojego patrona. Prezydent to, przykro powiedzieć, ale ochrania. Obecny prezydent. My na to wszystko, jako Prawo i Sprawiedliwość, mamy odpowiedź, mamy wręcz przygotowane projekty ustaw. 15 projektów ustaw zgłosiliśmy w parlamencie właśnie w tych obszarach, ale niestety wiadomo, że trafiają one do zamrażarki. Nawet obecna koalicja, szczególnie Polskie Stronnictwo Ludowe, nie chce podjąć na ten temat dyskusji. Nasz program zakłada, że obszary wiejskie musi to być ekonomicznie, ekologicznie i społecznie stabilne i silne rolnictwo. A obszary wiejskie musi to być teren, gdzie można godnie zamieszkiwać, a także mieć dobrą pracę.
Do tego celu, aby ten cel zrealizować, opracowaliśmy ponad 200-250 zadań, które są zawarte w naszym programie, a których realizacja powinna do tego doprowadzić, że obszary wiejskie zostaną włączone w obieg gospodarki europejskiej, nastąpi zdecydowana poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i ten cel, który założyliśmy w dokumentach strategicznych w 2007 roku, wyrównanie poziomu życia na wsi, między wsią a miastem, a wreszcie do poziomu życia Unii Europejskiej. Wincenty Witos zawsze stał w obronie polskiego chłopa, polskiej wsi. I my też w tym kierunku chcemy iść, aby chronić interesy właśnie polskiego rolnika. Sprzeciwamy się wyprzedaży polskiej ziemi, niekontrolowanej oczywiście wyprzedaży polskiej ziemi. Przesłanie Wincentego Witosa na dziś to jest jedno. Polska, polska ziemia, polski chłop, polski rolnik, polska rodzina. Tu widzimy, że to jest najważniejsze, co dzisiaj musi zadziałać. Jeżeli my się wyludniamy z jednej strony, a tu się uderza w gospodarstwa rodzinne, tam gdzie najwięcej wychowuje się patriotów, najwięcej ludzi, wiary, siły, bo co za wiarą idzie, to idzie siła, że człowiek się nie poddaje, tylko ufając Bogu stara się jak najlepiej wywiązywać z tych swoich obowiązków na tej ziemi. I tutaj patrząc w tym kierunku, no to jest wiele niedociągnięć. A na pewno wolą Wincentego Witosa było zupełnie co innego. Patrząc, jak on podkreślał rolę chłopa w tych czasach. Świętej pamięci Wincenty Witos był człowiekiem, który to, co mówił, to czynił. Nie było sprzeczności w jego słowach i działaniach. I to był wielki mąż stanu. Nie wiem, czy dziś, jeżeli by wstał, czy on by się przyznał do wielu działaczy, którzy są, no, używają nazwy, która prawdopodobnie im się nie należy. Dlatego no, trzeba o nim bardzo dobrze pamiętać i zapoznać się z jego działaniem, z jego życiorysem, bo naprawdę jest no, postacią, która wskazuje szczególnie mieszkańcom na wsi, rolnikom, sposoby, w jakich trzeba się zachowywać. Nie odżegnywał się od wiary, nie odżegnywał się od chłopskich interesów i zawsze o to dbał. Cieszymy się bardzo, że ta taka okrągła rocznica jubileuszowa, jaką była 140. rocznica urodzin Wincentego Witosa, zapoczątkowaliśmy te obchody. No i teraz zamierzamy to kontynuować. I przez ten rok czasu widzimy, że oddźwięk jest bardzo pozytywny. Dlatego cieszymy się bardzo, że tylu uczestników wzięło udział w tych uroczystościach. Oczywiście braliśmy pod uwagę, że w tym roku jest to rok wyborczy i że trzeba twardo podkreślić te pewne niektóre tematy i udało się. Cieszymy się bardzo. Tutaj właśnie podczas pielgrzymki Jana Pawła II cytowano słynne wypowiedzi Wincentego Witosa. To właśnie tutaj do Wincentego Witosa nawiązywał kardynał Stefan Wyszyński, kiedy odsłaniał tablicę pamiątkową w Warszawie. Także Wincenty Witos jest nam bliski, braci rolniczej. Uważam, że po Wincentym Witosie my, rolnicy, Solidarność Rolników Indywidualnych, mamy tą spuściznę. Witos zawsze łączył i będzie łączył. I chcemy, żeby polska wieś była solidarna, żeby mówiła jednym głosem. Thank you.
Czcigodni księża, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, zgromadzeni dzisiaj w tej świątyni w Wierzchosławicach, aby wspólnie modlić się za ojczyznę, aby wspólnie wspominać rocznicę urodzin wielkiego Polaka. Jako ochrzczeni przez Jezusa i żyjący Ewangelią, mamy obowiązek w każdy w swojej mierze tę jedność przywracać. Każdy z nas może uczynić tu wiele, czyniąc dobro, dostrzegając dobro w drugim człowieku, będąc gotowym na przebaczenie, będąc gotowym do współdziałania z innymi dla większego, bo wspólnego dobra. Przykładów, że można to czynić i płaszczyzn, na których trzeba to czynić, nie brakuje. Wincenty Witos i jego życie, i to tutaj, w Wierzchosławicach, jego działalność polityczna, jego patriotyzm w różnych formach się realizuje. Wincentego Witosa, aby we wspólnym spotkaniu, refleksji, zadumie szukać rozwiązań tworzących lepsze jutro naszej ojczyzny. Całe spotkanie wierzchosławickie będzie miało wiele okazji, aby wszystkie wątki podjąć. Tu jako zgromadzeni w świątyni, w kościele, wokół Bożego Słowa i ołtarza Jezusowego, zechciejmy przyjąć myśli, które podpowiada dzisiejsza liturgia słowa i to, czym żyje nasz Kościół, wspólnota wierzących. Nasze zaangażowanie, nasza odpowiedzialność powinny prowadzić innych do prawdziwej wiary, do miłości Pana Boga, ale także do miłości Kościoła i Ojczyzny, którą tworzymy razem. O tym, że przykład jednoznacznej i ofiarnej postawy jest potrzebny, jest błogosławiony, jest owocny, świadczy Wincenty Witos, którego urodziny wspominamy. Zwykły rolnik spod tarnowskiej wsi do dzisiaj jest inspiracją i dla rolników, i dla elit, dla wszystkich. Bo jego oddanie ojczyzny, jego zgodność tego, co mówił, z tym, co czynił, czemu służył, urzeka, zachęca do naśladowania, no i staje się pewną receptą na rozwiązywanie dylematów codzienności. A zatem starajmy się tak jednoznacznie żyć dobrem, miłością Boga i Ojczyzny, aby innych na tę drogę pociągnąć. W Kościele rozpoczynamy dzisiaj tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, ponieważ wiemy, że ta jedność niestety, ale jest zniszczona. Na przestrzeni wieków drobiazgi bardziej podzieliły, niż łączy nas wiara i miłość do Jezusa. I wszyscy